Dobry, moi mili. Ja już do tego doszedłem. Pod naszym pudełkiem było jeszcze takie czarne pudełko, gdzie dodawał się specjalny kabel USB. A taki tutaj, o. Ja nie zauważyłem tego pudełka, że tam znalazł się właśnie ten kabel USB w tym czarnym pudełku. No to tutaj. Ten czarny pudełko znajduje się tutaj na samym dole. I właśnie w ten sposób się chyba ten kabel USB nie na ten kabel, który zawsze się podłącza, tylko chyba na USB. I sobie go podłączymy na USB. No to szedłem tutaj, jak to podłączyć. Więc sobie podłączymy ten kabel na USB. Nasz kontroler musi się poczekać. Ja się tutaj zobaczę. Panowie, poczekajcie chwilę. Dość duży ten kabel. Zobaczcie, jaki duży ten kabel USB, który musimy chyba podłączyć do naszego kontrolera. A tą wejściówkę. Aha, zaraz zobaczymy. Podłączymy nasz kabel USB tutaj. USB kabel tutaj. Tutaj nasz USB jest podłączony. I tą końcówkę tutaj odłożyłem, ta końcówka idzie do tyłu do naszego pada. Zobaczę tam w internecie, jak to ma podłączyć. Chyba. Jestem pewny, czy nie wiem, jak to działa. Ale zaraz zobaczę. Aha, to tak idzie, dobra. Teraz to wyciągnij. Może lokę dostałem, to może go wyciągnę. Aha, i tak właśnie to działa. Dobra. Daje się. Czemu tu wszystko kurwa lata? Niektóre tutaj. Wydaje się, że tutaj trzeba było wyciągnąć ten plastik. Dwa rodzaje plastików. O, i tak wygląda nasza wejściówka. Gdzie chyba wkładamy do naszego. Tu były dwie wejściówki. Te właśnie taka mała, duża. Ta i ta mała, którą trzeba było ściągnąć. I teraz dopiero podłączamy do naszego kontrolera. Ale czy to zmieści się? Nie? Chyba. Chyba tak. No, mamy podłączony kontroler. A czy działa? Będzie? Zobaczymy. Działa idealnie. Nasz kontroler funkcjonuje z PS4. Proszę bardzo. Idealnie. Działa. Działa. Powiedz, że działa, to działa. Tak, duży kontroler ten razo. Działa normalnie. Więc to było wszystko w naszym unboxingu. Cześć!